wstawaj, kolejny dzień zmagań. Wstawaj, kolejny dzień musisz mu sens nadać. Kawa pomaga, aby serce szybciej zabiło. Wszystko co masz, praca, miłość, to wprawia cię w ruch. Sprawia, że znów rezygnujesz ze snów, by usunąć parę kłód spod nóg. A dziś kolejny egzamin, a zanim go zdasz, będziesz bił się z myślami. Bo na co dzień ciężko znaleźć bodziec i ciężko iść ścieżką, by żyć z sobą w zgodzie. Bo wiesz co? Człowiek potrafi być bestią, a przez to tworzy sobie na ziemi piekło. Trudno sprawić radość, pokonać słabość. Kolejna z wojen, którą toczy robiąc swoje niepokoje. A życie kręci się swoim torem. Dlaczego Bóg akceptuje taką losu kolej? Wiele osób mówi, olej ty rozkminy, chwilę chwytaj. Za dużo pytań, za dużo czytasz. Przecież to moja praca, moja miłość. Ostrzegam przed tym, żeby nie było. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Nie damy się pokonać. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Współczucia, czy żyjemy w świecie, które ją wyklucza? Możemy sobie wmawiać, że tylko siano, lecz budzimy się rano i tęsknimy za nią. Żyjemy tęsknotą, choć jak dotąd tylko od święta potrafimy być wspólnotą, gdy sytuacja jest napięta. Pada blady strach, ożywają cechy zapomniane, tak. Przechodzi agresja, przychodzi refleksja. Tłumy chcą wreszcie odświeżyć umysł. Uśpione dobro, godność, człowieczeństwo. Często zapominamy o nim w pogoni za pensją. Rzadko wychodzimy ponad swoją kruchość. Dotychczas gusi, nagle nastawiamy ucho. Rzucamy wszystko, ruszamy z misją. Słyszymy głos blisko, idziemy za tą intuicją. Ruszamy z miejsca, by się poświęcać, prawdziwie zwyciężać. Czujemy to w sercach, w sumieniach. Czujemy, stajemy się lepsi, choć świat przynosi codziennie złe wieści. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Nie damy się pokonać. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Dzień zmagań. Wstawaj, kolejny dzień musisz mu sens nadać. Kawa pomaga, aby serce szybciej zabiło. Wszystko co masz, praca, miłość, to wprawia cię w ruch. Sprawia, że znów rezygnujesz ze snów, by usunąć parę kłód spod nóg. A dziś kolejny egzamin, a zanim go zdasz, będziesz bił się z myślami. Bo na co dzień ciężko znaleźć bodziec i ciężko iść ścieżką, by żyć z sobą w zgodzie. Bo wiesz co? Człowiek potrafi być bestią, a przez to tworzy sobie na ziemi piekło. Trudno sprawić radość, pokonać słabość. Kolejna z wojen, którą toczy robiąc swoje niepokoje. A życie kręci się swoim torem. Dlaczego Bóg akceptuje taką losu kolej? Wiele osób mówi, olej ty rozkminy, chwilę chwytaj. Za dużo pytań, za dużo czytasz. Przecież to moja praca, moja miłość. Ostrzegam przed tym, żeby nie było. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Nie damy się pokonać. Wstawaj, musimy się zmierzyć ze światem. Współczucia, czy żyjemy w świecie, które ją wyklucza? Możemy sobie wmawiać, że tylko siano, lecz budzimy się rano i tęsknimy za nią. Żyjemy tęsknotą, choć jak dotąd tylko od święta potrafimy być wspólnotą, gdy sytuacja jest napięta. Pada blady strach, ożywają cechy zapomniane, tak. Przechodzi agresja, przychodzi refleksja. Tłumy chcą wreszcie odświeżyć umysł. Uśpione dobro, godność, człowieczeństwo. Często zapominamy o nim w pogoni za pensją. Rzadko wychodzimy ponad swoją kruchość. Dotychczas gusi, nagle nastawiamy ucho. Rzucamy wszystko, ruszamy z misją. Słyszymy głos blisko, idziemy za tą intuicją. Ruszamy z miejsca, by się poświęcić.
poświęcać, prawdziwie zwyciężać. Czujemy to w sercach, w sumieniach. Czujemy, stajemy się lepsi, choć świat przynosi codziennie złe wieści. Wstawaj, musimy się zmienić ze światem. Nie damy się pokonać. Wstawaj, musimy się zmienić.